Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj świątecznie w kilka pytań do. Jestem w Muzeum Mazowieckim na kiermaszu świątecznym. Serdecznie Państwa zapraszam na wycieczkę po tych stoiskach pełnych niepowtarzalnego rękodzieła i pysznych świątecznych regionalnych przysmaków. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy przy jednym z wielu stoisk na kiermaszu świątecznym. Mamy tutaj warsztaty terapii zajęciowej. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa właściwie. Powiedzcie Państwo, kto wykonuje te piękne prace, które tu widzimy? No niepełnosprawni, którzy mają terapię u nas w warsztacie terapii zajęciowej. W większości to, co potrafią, uczą się nowych umiejętności, ćwiczą dłonie, oczy i wszystko. Czy to są osoby dorosłe? Dorosłe, tak. A gdzie Wy działacie? To jest działalność w Płocku, czy...? Tak, jesteśmy w Płocku, mieścimy się na ulicy 3 Maja 16, na czwartym piętrze. Można do nas przyjść, też zobaczyć nasze wyroby w trakcie roku, nie tylko na kiermaszach świątecznych, ale też na Wielkanoc. W ogóle całym rokiem można do nas przychodzić, patrzeć, czym się zajmujemy i można nabyć różne nasze wyroby. A jakie to są zajęcia? Bo rozumiem, że szyjecie, ale nie tylko. Tak, to są pracownie różne. Jest pracownia krawiecka, plastyczna, technik różnych i z drewna robimy też rzeczy, także zapraszamy. Dobra terapia dla Waszych podopiecznych? Bardzo dobra, no oczywiście. Krzysiu, może coś powiesz? Powiesz coś? Może chętnie przychodzisz? Tak, chętnie. A Krzysiu, czy są tutaj Twoje prace? No raczej tak. Które? No te, na przykład anioły. Anioły to jest dzieło Krzysztofa. Dziękujemy Wam bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego stoiska. Wianki u Słowianki. Która z Pań to jest Słowianka z tej nazwy? Dzisiaj Słowianki z nami nie ma, bo nie mogła dojechać, ale no, my ją reprezentujemy, że tak powiem. I co prezentujecie Panie na dzisiejszym kiermaszu? Strojki bożonarodzeniowe, ręczna robota z naturalnych produktów, że tak powiem, szki, świerk. Tak sobie wolny czas, że tak powiem, zapełniamy. Obydwie Panie jesteście, czyli we trzy Panie robicie to. A skąd ta pasja, skąd pomysł na to, żeby zająć się akurat takimi rzeczami? Lubimy takie ręczne robótki, tak zaczęłyśmy 3 lata temu i tak się utrzymuje do tej pory. Który raz jesteście na kiermaszu świątecznym? Nasz kiermasz świąteczny, bożonarodzeniowy dopiero pierwszy. W tamtym roku byłyśmy na Wielkanoc. Ale jeszcze 2 kiermasze przed nami w tym roku, także jesteśmy dobrej myśli. A jak odzew na naszym płockim kiermaszu? Czy jest duże zainteresowanie Waszymi wyrobami? Na chwilę obecną myślę, że tak. Dziękuję Wam bardzo. Kolejne stoisko, na którym znajdziemy nie tylko strojki bożonarodzeniowe, nie tylko szyszki, orzechy, ale widzę również jakaś ceramika, anioły, czyli jakby takie ozdoby całoroczne. Kto jest ich autorem? Ja. Tak, dlatego że to, co tutaj pokazuję Państwu, to są rzeczy, które robię na co dzień, tak? Czyli bożonarodzenie jest takim elementem dodatkowym, a tak w ciągu dnia zajmuję się rękodziełem, ale bardziej twórstwem, bo to są moje prace. Czy to jest takie zajęcie pełnoetatowe Pani? Przynajmniej staram się z tego tak robić, żeby tak się zadziało, tak? Natomiast na razie no to jak na początku, tak? No, ale skąd Pani jesteście? Kromnowa. To jest tak jak Wyszogród. Aha. Czyli niedaleko, czyli to tak naprawdę o drugiej stronie Wisły. Okolice Płocka. A skąd Wasza pasja? Jak to się zaczęło, że jesteście Panie dzisiaj tutaj otoczone tymi dziełami? To już jest dawna historia. Od 17 roku życia zajmuję się florystyką
i ograniczała jakby moje możliwości. Zawsze szukałam jakichś stelaży, zawsze szukałam jakichś pojemników, tak? I to, co było dostępne na rynku, zawsze mi gdzieś tam czegoś brakowało. I zaczynałam szukać, w czym można by było to wykorzystać. No i tak urodziła się ceramika, tak? Ceramika ceramiką, ale ja tutaj tak patrzę, że ta ceramika ma rodzeństwo w postaci biżuterii, toreb, czyli rzeczywiście jakby ta wszechstronność jest bardzo duża, nie ma nudy. Nie, dlatego że zawsze nam się coś podoba, tak? Zawsze chcemy coś zrobić, coś nas zainspiruje i później szukamy możliwości. I to jest, z tym jest tak, że jak się zacznie jedno, to zrobi się coś, ale fajnie by było, jakby jeszcze było coś innego. Santa's coming, Christmas Day. Santa's coming, hip hip hooray. Santa's coming, Christmas Day. Santa's coming, hip hip hooray. Santa's coming, Christmas Day. Santa's coming, hip hip hooray. Santa's coming, Christmas Day. Santa's coming, hip hip hooray. Proszę Państwa, na kiermaszu znajdziemy nie tylko rzeczy do wystroju, to jest również świetne miejsce, żeby znaleźć niepowtarzalny prezent dla dziecka, tak jak tutaj. Pani tworzy takie rzeczy, no właśnie, troszkę dla dziecka, troszkę dla dorosłego. Z czego to jest robione? Ze sznurka, robię też worki, dla każdego coś miłego, żeby też taki był nietypowy prezent, nie tylko taki typowo świąteczny, po pracy. Czyli... Taka pasja, okej. Okay. A proszę powiedzieć, czy na przykład zrobienie takiego pudełka... Oglądania filmu, to się tak szybko robi, przyjemnie, że w trakcie oglądania filmu. To też jest Pani dzieło, tak? Jesteście Państwo tak połączeni tutaj, że to już jest drewniany wyrób. Przechodzimy ze sznurka do drewna. No tak, coś, żeby była taka różnorodność, tak? Nie tylko szyte, ręcznie robione, takie materiałowe, ale też takie coś do postawienia, żeby było też akcent świąteczny. Czy w internecie na przykład kupimy Pani dzieła, czy raczej kiermasze? Raczej kiermasze. Takie wśród znajomych taka sprzedaż, prezenty, o. Dobry. A który raz jest Pani u nas w Płocku? Znaczy jestem z Płocka ogólnie, jestem drugi rok w muzeum. Aha, jest Pani płocczanką. A proszę powiedzieć, czy według Pani wiedzy, bo zakładam, że robi to już Pani kilka lat, trochę czasu, czy to zainteresowanie rękodziełem wśród płocczan wzrasta? Myślę, że tak. Zaczynają doceniać to, że ludzie robią coś dla kogoś i dla siebie, mają swoje pasje, tak? Przechodzimy do następnego stoiska, a tu już wyszliśmy z Płocka i jesteśmy w kulturze łowickiej. Pani to sama wszystko haftuje? Sama. Wyszywam sama już 57 lat. Co tu widzimy? Czy to są oryginalne motywy łowickie? Niech Pani opowie o tych pracach. Łowickie, oryginalne, wszystko, wzory, kolory, tak jak u nas w Łowiczu się nosi różne rzeczy, o, nawet i teraz takie to, co mam na sobie. No i to wszystko jest praktycznie bardzo, bardzo, bardzo łowickie. Czy taka kamizelka, którą Pani ma na sobie, ile czasu Pani robi taką? Dużo zajmuje czasu. Jak się dużo siedzi, to się szybciej zrobi. Jak się troszeczkę odchodzi, to już nie jest tak szybko zrobiony. No ale te 2 tygodnie to trzeba to robić. Ale widzę, że idziecie Państwo z duchem czasu, bo tutaj to są poszetki na telefony, tak? Telefony, na okularki mogą być po prostu... No na klucze starsze panie sobie też biorą. Dużo różnych rzeczy można w tym do wykorzystania, do dużo rzeczy. Proszę Państwa, takie połączenie tradycji i nowoczesności, czyli torebka na smartfona z motywem łowickim. Co my tu jeszcze mamy? Na smartfony, torebeczki różne. To są kosmetyki. Nie, to są rozmiary tych... Tabletów. Tabletów, to przepraszam to, okay, bardzo. To są rozmiary tabletowe. Okay. A kosmetyczki to są też tu. No jeśli ktoś chce sobie życzyć, to też może zrobić z tego kosmetyczkę też. No ale to po prostu za duże chyba troszkę na kosmetyczkę. No to są takie woreczki, sakiewki. Kiedyś dawniej to mówili sakiewki na to. Na przybory, na kosmetyki. Piękna praca. Żmudna robota i wiele pasji w tym.
Wiele, wiele. Wypoczywa się, odpoczywa się, jak się robi, człowiek się wycisza. Na kiermaszu świątecznym Muzeum Mazowieckim, proszę Państwa, jest nie tylko pięknie i niepowtarzalnie, ale również smacznie i ciekawo. Mamy tutaj tradycyjne potrawy. Tak, tradycyjne, robione dla siebie, dla swoich dzieci, wnuków i tylko to, co ze swojej działki. Czyli mamy grzybki standardowo po polsku. Grzybki, ogórki kiszone, mamy taki sos słodko-kwaśny, mamy robione gruszki na trochę takie a la orientalne, bo to są z cynamonem, z goździkami, słodko-kwaśna zalewa, rewelacyjne. Idziemy dalej, proszę Państwa, i tu jest dla mnie zagadka, topinambur. Nie mam pojęcia, co to jest? Warzywo, przede wszystkim warzywo, które jedliśmy wcześniej, zanim pojawiły się kartofle na naszych stołach. Jedno z najstarszych pożywień dla ludzi i zwierząt na świecie pochodzi z okolicy Wielkich Jezior. Przypłynął do Europy ponad 200 lat temu na tym samym statku co kartofle, ale kartofli długo nie jedliśmy w Europie, jedliśmy właśnie topinambur. Potem on w Polsce zaginął, natomiast nadal gości w kuchniach Francji, Włoch, Anglii, Belgii. Rosjanie, Koreańczycy, Japończycy od ponad 200 lat z kolei leczą topinamburem. To jest topinambur. To jest surowa, tak. Jak imbir, mogę to tak. Ta polska odmiana dokładnie przypomina imbir. Wiele osób myśli, że to jest imbir. Troszkę kalarepkę, tak, soczysty. Natomiast wraca bardzo szybko w tej chwili na polskie stoły, dlatego że zawiera w sobie inulinę. Jest to wielocukier oligofruktoza, którego my nie trawimy, w związku z czym jest bezpieczny dla cukrzyków. Natomiast dokarmiamy inuliną bakterii w jelicie grubym. Topinambur jest pod tym względem ewenementem, bo jest jedynym warzywem jadalnym zawierającym inulinę, bo jest to substancja, która znajduje się w korzeniach bardzo wielu roślin, chwastów, ziół, które zimują i przeciwdziała ich zamarzaniu, więc mamy ją w mniszku lekarskim, w omanie wielkim, w cykorii podróżni. Czyli topinambur ma tak naprawdę właściwości również lecznicze. Dokładnie tak. Rosjanie z powodzeniem klinicznie leczą od ponad 200 lat. Wiele badań jest klinicznie prowadzonych w Korei, w Japonii. Ma bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, a więc przeciwnowotworowe. Według naukowców niszczy nawet już dojrzałe komórki nowotworowe, więc warto go włączać do diety. A gdzie, znaczy tak, najpierw chciałabym stwierdzić, że topinambur możemy jeść w różnych postaciach. Tu mamy surowy, tu jest na słodko. Tu mamy kiszon. Tak jak ogórek jest kiszony. Zakwas to jest forma jakby spożywania produktu zakwasy z warzyw do picia, ponieważ mamy tutaj wszystkie składniki będące efektem fermentacji mlekowej, bardzo zdrowe dla całego naszego organizmu. Proszę Panią, a gdzie to znajdziemy? Skąd Pani jest? Tak, ja jestem z Czerwińska nad Wisłą. Jak się przejeżdża pomiędzy Warszawą a Płockiem, to niedaleko szkoły jest plantacja hektarowa. Jak on kwitnie we wrześniu, to jest... Tylko tam znajdziemy topinambur? Czy na przykład w Płocku są gdzieś... Wiem, że na targu ktoś sprzedaje topinambur, także tutaj w Płocku na pewno teraz zaczął się sezon, więc od listopada do wiosny proszę szukać na straganach warzywnych. I tak jeszcze chciałam podkreślić, to jest przede wszystkim warzywo, a więc możemy je włączyć do swojej diety na wszystkie możliwe sposoby. Właśnie jeść na surowo, tak jak rzodkiewkę, dodawać do surówek, piec, dusić, smażyć, gotować, robić pyszne zupy, dodawać do soków, do smoothie, a bardzo ważne jest to, że w ten sposób budujemy odporność jelitową i polecam dla dzieci. Thank you.
Proszę Państwa, kiermasz świąteczny trwa tutaj w najlepsze. My kończymy już dzisiejszy program Kilka Pytań Do, ale tą imprezę w Płockim Muzeum Mazowieckim wpisuje absolutnie w kalendarz obowiązkowych imprez przedświątecznych w naszym mieście. Polecam i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.